Serdecznie miło was powitać wszystkich tutaj po dwuletniej przerwie na 18. Memorial Wiesława Białowskiego. Osiągnęliśmy pełnoletność. 18 lat prowadzimy ten turniej. Słuchajcie, teraz powitamy gości naszych. Panią Barbarę Gawłowską przede wszystkim. Pana burmistrza miasta i gminy Piaseczno, pan Daniel Kutkiewicz. Oraz pana dyrektora Marka Frącza, bez którego naprawdę tego turnieju by nie było. I teraz przekaż mikrofon panu burmistrzowi na dwa słowa. Dzień dobry, szanowni państwo. Cieszę się niezmiernie, że 18 raz spotykamy się z tej okazji w Piasecznie. Nie tylko wspominamy Wiesława Gawłowskiego, znakomitego zawodnika, trenera. Promujemy piłkę środkową, jednocześnie promujemy w Piasecznie zdrowy tryb życia, aktywny, co dla naszych coraz liczniejszych mieszkańców jest niezmiernie ważne. A gmina Piasecznie dzięki temu pozostaje gminą niezmiernie aktywną. Witam wszystkich i gości z regionu, i spoza regionu, wszystkich tych, którzy zdecydowali się w dniu dzisiejszym odwiedzić Piaseczno i życzę wszystkim sukcesów. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, teraz z uwagi na to, że lubię czytać o sukcesach Wiesława Gawłowskiego, puścimy wam krótką notkę biograficzną o Wiesławie Gawłowskim, czyta Zygmunt Heinrich. Wiesław Gawłowski. Człowiek, który w siatkówce zdobył wszystko. Urodził się 19 maja 1950 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Jego pierwszym klubem była Lechia Tomaszów. Kiedy jako 16-latek trafił do reprezentacji Polski, zaczęto go nazywać małym, ponieważ mierzył tylko 180 cm. Kolejny jego klub to AZS AWF Warszawa. Tu spotkał wspaniałych kolegów, m.in. Ryszarda Boska. Po studiach zasilił szeregi płomienia Milowice, z którym zdobył najwięcej tytułów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Mały lub Gawel, jak go również nazywano, rozpoczynał karierę jako zawodnik atakujący, ale do historii trafił jako jeden z najlepszych na świecie rozgrywających. Wielu siatkarskich ekspertów twierdziło, że gdyby Gawłowski był wyższy, z pewnością byłby jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym siatkarzem świata. Jego wszechstronność, zarówno w ataku, jak i w obronie, była imponująca. Podczas Mistrzostw Świata w Meksyku naszym podstawowym rozgrywającym był Stanisław Gościniak, którego chwilami zastępował na boisku małym. A jednak podczas przygotowań do pamiętnego turnieju olimpijskiego w Montrealu trener Wagner dokonał niespodziewanej wymiany Gościniaka na Gawłowskiego. Trener postawił na wszechstronność Gawła i, jak się okazało, dokonał słusznego wyboru. Mały był powszechnie lubiany. Opanowany i pracowity, potrafił zarażać kolegów swoim entuzjazmem. W jednym z wywiadów mówił: marzyłem od dziecięcych lat o igrzyskach olimpijskich, o tym, by się na nich znaleźć. I marzyłem o sławie. Z czasem myśl ta stawała się coraz bardziej na pewno. Wydawało się, że możliwość zdobycia medalu olimpijskiego jest coraz bliższa, a obecność trenera Huberta Wagnera wyraźnie ją urealniła. Po zakończeniu reprezentacyjnej kariery wyjechał do Włoch, gdzie grał w zespole Vianello w Pescarze. Po kilku latach powrócił do kraju. Był optymistą i miał rozległe plany dalszych działań dla polskiej siatkówki. Wiesław Gawłowski. Zasłużony mistrz sportu, odznaczony m.in. złotym i srebrnym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe. Odszedł nagle i niespodziewanie. 14 listopada 2000 roku zginął w wypadku samochodowym koło Płocka. Odszedł mistrz świata i mistrz olimpijski. Jeden z najwybitniejszych rozgrywających w historii światowej siatkówki. Żegnali go koledzy, pisząc m.in. tak: pogodny, uśmiechnięty, skromny, pracowity, niezależny. Człowiek sukcesu. Potrafił wlać w innych wiarę w zwycięstwo, przekonać do ciężkiej pracy i sprawić, by stawali się lepsi. Mały, ale wielki.
Dzień dobry. Rozgrywamy w tym roku wyjątkowo w grudniu, a nie w listopadzie, 18. Memoriał Wiesława Gawłowskiego. W tym roku 16 drużyn ponownie chętnie zgłosiło się do udziału w tym wydarzeniu. Będziemy rozgrywać ten turniej przez dwa dni, sobota, niedziela, 11-12 grudnia. Rozgrywki już się zaczęły w sobotę o 9 rano. Pierwsza tura rozgrywek grupowych już została przeprowadzona. Teraz czekamy na drugą część sobotnich rozgrywek i w dniu jutrzejszym zostanie wyłoniony zwycięzca właśnie tej ostatniej, już można powiedzieć, pełnoletniej edycji. Turniej, który rozgrywamy, jak sama nazwa wskazuje, jest to upamiętnienie Wiesława Gawłowskiego, mojego taty, od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat, również przy pomocy Gosir Piaseczno, który no, troszeczkę też był inicjatorem, który podsunął pomysł, żeby w pewnym momencie zrobić jakieś wydarzenie siatkarskie, które będzie nosiło nazwę Memoriał Wiesława Gawłowskiego. Jako że tata przez wiele, wiele lat przed tragicznym wypadkiem mieszkał w Piasecznie, żył właśnie tutaj w Piasecznie, był również jednym z założycieli drużyny siatkarskiej, która występowała w drugiej lidze. I w ten sposób chcemy upamiętnić po raz kolejny jego osobę, która dzięki temu gdzieś tam zawsze pozostaje razem z nami, w szczególności z naszą drużyną, bo Ryby Seczna, w której był założycielem. Thank you.
Thank you.
Cześć, TBT Warszawa, zwycięzcy kolejnego Memoriału Gawłowskiego w Piasecznie. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy wystąpić. Myślę, że jest świetna atmosfera, świetna organizacja, jak zawsze, zresztą jak co roku. Mam nadzieję, że za rok też będziemy mogli wystąpić i że ten puchar za rok również w nasze ręce trafi. Bardzo dziękujemy. Teraz ta przyjemniejsza chwila tego memoriału, czyli wręczenie pucharów i medali. Czwarte miejsce zajął Jack Sparrow. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Teraz podium. Trzecie miejsce w memoriale zajmuje Nowa i na Mix. Zapraszam do Żyłek Kapitana. I medale sami zakładacie. Sami zakładacie medale. Teraz drugie miejsce dla zespołu Progres. Wielkie brawa. No i pora na pierwsze miejsce 18 Memoriału Gawłowskiego. Rewizja Klepek Klepa Warszawa. Wielkie brawa! Najlepszym atakującym turnieju został numer 7 Czarek Ludzki.
Michał Pietrewski. Najlepszy spero, numer 11, Szymon Skibicki. MVP, numer 9, Arek T. Numer 9, Kuba Matuszak.